Moje hobby: gołębie pocztowe. Styczność z gołębiami to jeszcze u moich dziadków, jeździłem do Gołoszowic, tam mieli dziadkowie dużą gospodarkę, dużo zwierząt, no i tak samo gołębie były. Minęły lata, był związek w Głubczycach hodowców gołębi pocztowych, którzy już sportowo się tym zajmowali, wysyłali gołębie na loty, te gołębie przelatywały, robiły konkursy. I to mnie zafascynowało. Już w latach 80. wstąpiłem również do związku, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Był to jeszcze oddział Głogówek i sekcja Grobniki. I od tego czasu moja pasja, moje hobby trwa do tej pory. Pierwsze właśnie takie lotowanie było z miejscowości Gołoszowice. Było to trochę utrudnione. Trzeba było codziennie jeździć do Gołoszowic, dać tym gołębiom jeść, zrobić obloty. No i wiadomo, wyniki były słabe. Koło gołębia trzeba jednak chodzić, opiekować się nim, obserwować, czy w danym momencie gołębiowi czegoś nie brakuje, nie jest chory i w ogóle. No, tak się złożyło, że w latach 90. po przerwie, jaką miałem związaną ze służbą wojskową, kupiliśmy z żoną tutaj działkę w Głubczycach. Bardzo fajna działka, duża, jest dużo miejsca i to było od razu takie postanowienie, że tu na pewno będą gołębie. Jeszcze dom nie został wybudowany, a już gołębie latały na tym terenie. I od tego czasu, jak już miałem gołębie na miejscu, mieszkałem jeszcze w Głubczycach w bloku, a tu już miałem swoją działkę, gołębnik wybudowany. Był to pierwszy gołębnik, to był barak. W jednej części murarze mieli przebieralnię, a z drugiej strony już były gołębie. No i tak to się zaczęło. Więcej czasu, większa możliwość przebywania z tymi gołębiami i zaczęły się może i lepsze sukcesy od tego momentu. Na dzień dzisiejszy moja hodowla jest, no, można powiedzieć, średnia. W sezonie lotowym posiadam 80 sztuk gołębi dorosłych, które uczestniczą w lotach od maja do końca sierpnia. Tutaj jest to gołębnik gołębi młodych, których mam też od 80 do 100. Sezon lotów gołębi pocztowych zaczyna się w sumie 1 maja. Sezon lotowy jest to 15 tygodni i każdy lot od 1 maja zwiększa się dystans. Pierwsze loty są na dystansie tak 140-150 km. Dochodzimy do 300, dochodzimy do 500 i największy, najdalszy dystans są to loty maraton, które przekraczają 700 km. To są gołębie pocztowe, które są do tego wyhodowane. Są odpowiednie szczepy gołębi, które lepiej się spisują na krótkim dystansie, a inne gołębie wykonują loty dalekodystansowe. Lot dalekodystansowy wiąże się z warunkami
pogody, może być upał, może być pod wiatr i wtedy gołębie nie dadzą radę przylecieć w pierwszym dniu lotu, ale zdarzają się takie loty, że gołąb wypuszczony z rana, tak jak w tym roku, żeśmy mieli Minster, godzina 9, on jest w stanie przylecieć o godzinie 17 już do domu. Zdarzały się też loty, że ten dystans został pokonany w ciągu 7 godzin, ale to są już naprawdę sprzyjające warunki dla gołębia, gdzie temperatura jest w granicach 23-4 stopni i na przykład zachodni wiatr, gdzie, tak jak my mówimy, gołębiowi wieje w ogon. Wtedy on leci ponad 100 km na godzinę. Ktoś może zadać takie pytanie, jaka jest różnica między gołębiem pocztowym a jakimś takim gołębiem, który jest na dachu. Te gołębie są bardzo podobne do siebie, jednak nasze gołębie pocztowe mają to coś w sobie, mają geny, które pozwalają na to, że on powraca do tego gołębnika. Jest to selekcja gołębi i tak jak mówiłem, są gołębie, które lecą bardzo dobrze na dystansie do 300-400 km, a są gołębie, które nie potrafią pokonać w czasie konkursu tego dystansu, ale przelecą w konkursie lot 700-500 km. To jest taka różnica między tymi gołębiami, dlatego są różne szczepy tych gołębi. Dalekodystansowe, są średniodystansowe i na krótki dystans. Swoją pracą, hodowlą też dochodzi się do jakichś gołębi, które później wydadzą potomstwo, które jest w stanie pokonać te dystanse i czołowo przylatywać do domu. Pocztowe. Jest jednym z takich droższych hobby. Nie ma tu żadnych bonusów finansowych podczas lotów, że gołąb wygra jakąś nagrodę i to możemy przełożyć, że kupimy karmę, jakieś suplementy diety. No niestety to wszystko idzie z własnej kieszeni. Nie będę mówił na głos ile, ale jest to drogie hobby. Ten gołąb nie poleci na zwykłej pszenicy czy kukurydzy, że ktoś tak kiedyś mówił, że wystarczyła pszenica, kukurydza, trochę rzepaku i gołębie będą leciały. One przylecą, ale przylecą na drugi dzień czy parę godzin po konkursie. W tej chwili liczy się szybkość, w tej chwili się liczy przygotowanie gołębia, żeby ten gołąb wyleciał i przyleciał w jak najkrótszym czasie do domu. W zależności od na jaki lot jest gołąb przygotowywany, coś innego ten gołąb potrzebuje. Na loty dalekodystansowe oczywiście trzeba jakąś dać karmę oleistą, trzeba dać podać temu gołębiowi karmę bardziej bogatą w tłuszcze, które on później zużywa podczas lotów. Oprócz tego, że odpowiednio powinniśmy karmić te gołębie, ważny też jest trening gołębia. Te gołębie to nie są gołębie, które cały czas są wypuszczone, latają mimo woli i robią co chcą. Gołębie pocztowe muszą czuć jakąś dyscyplinę. Wypuszczane są rano do oblotu. Oblot trwa około godziny czasu. Po godzinie wołane do gołębnika, odpowiednia karma i gołąb siedzi w gołębniku do wieczora. Następny oblot jest o godzinie 18, też to trwa godzinę i znowu wołanie do gołębnika, karma. Gołąb ma karmę kumulować, żeby to pomogło mu później podczas lotu. Raz w tygodniu staram się wywieźć gołębie gdzieś tak na około 30 km. Z tego względu, bo lotuję metodą tak zwanego wdowieństwa, gdzie gołębie są rozdzielone przez cały sezon, samczyki od samiczek i one widzą się jedynie właśnie podczas takiego treningu, gdzie przylatują razem do gołębnika i nieraz przed samym lotem pozwalam im
być na chwilę w celi, żeby wytworzyć taką motywację tego gołębia, że w gnieździe jest samiec czy samica i one wracają do tego gniazda. To jest dla nich motywacja. Gołąb, jak się raz, można powiedzieć, że to jest jakby człowiek nie ingerował w tą parę, te gołębie by przez cały swój okres życia byłyby w jednej parze. Po oblotach, czy jak gołąb przylatuje z lotu, mówię, wołam te gołębie. To jest zwykłe gwizdnięcie, czy ruch puszką razem z karmą, że gołąb już wie, że, no, że będzie posiłek dla tego gołębia. Czas przylotu gołębia jest bardzo, bardzo ważny. Każda sekunda się liczy, aby po prostu zdobyć lepszą nagrodę. Kiedyś lotowaliśmy, to były pierwsze nasze zegary, zegar drewniany firmy Benzing, gdzie jest to zegar mechaniczny, zakładało się tu taśmę, zegar pokazywał godzinę po przylocie gołębia. Przed lotem każdemu gołębiowi zakładaliśmy na nogę gumową kontrolkę. Został numer tej kontrolki spisany na protokole. Jak gołąb przyleciał, trzeba było biec do gołębnika, łapać gołębia, ściągnąć mu tą gumkę, wrzucić do zegara, przekręcić i na taśmie został odbity aktualny czas, o której ten gołąb przyleciał. Była to godzina, minuta i sekunda. I tak się robiło za każdym gołębiem. Później troszkę nowsze zegary też były takie plastikowe, no może mniej awaryjne, też firmy Benzing. Sposób działania ten sam. No i tak jak wszędzie idzie technologia do przodu, w 2000 roku zakupiłem zegar elektroniczny. Jest to już zegar, który samoczynnie rejestruje czas przylotu gołębia. Dla każdego gołębia zakładamy obrączkę elektroniczną. Kiedyś była gumowa kontrolka, w tej chwili jest to taka obrączka elektroniczna zakładana gołębiowi na nogę na cały sezon. Jest kod tej obrączki, jest wpisany do tego zegara i po prostu gołąb jak przyleci, przechodzi przez tą antenę, zostaje rejestrowany czas jego przylotu. Także tu już nie ma konieczności biegania za każdym gołębiem. Jest to, no dla nas jest bardzo duże ułatwienie. Nieraz jest tak, że przylatuje kilka gołębi naraz, nie trzeba biegać po gołębniku za każdym gołębiem, tylko przechodzi, rejestruje się i gołąb już jest, mówię, zarejestrowany z danego lotu. Nagrodą za nasze lotowanie są puchary. Są to puchary dawane w sekcjach. Jak mówię, ja lotuję w oddziale Głubczyce 2 w tej chwili. Należę do sekcji Grobniki, chociaż do tego oddziału należy jeszcze sekcja Głubczyce, Lisiencice, Gościęcin i Baborów. Nagrodą za cały sezon są puchary. No, rozdaje się puchary dla mistrzów. Mogę się uważać za jednego z lepszych też hodowców, nie będę się chwalił, ale mówię, są to na zakończenie sezonu hodowca otrzymuje 3 sekcji za mistrza, wicemistrza i drugiego wicemistrza sekcji puchar. I tak samo jest później w oddziale, gdzie już wszyscy, cały oddział, rywalizacja, tak jak mówiłem, około 70 hodowców. I kto ma lepszy wynik, dostaje no, w nagrodę puchar. Największym moim osiągnięciem było, i nie wiem, czy już to powtórzę, był rok 2011 w lotach gołębi młodych, gdzie zdobyłem mistrza gołębi młodych, oddział Głubczyce. Było to zarazem mistrzem
okręgu Opole Południe. No w okręgu Opole Południe już lotuje ponad 1000 hodowców, także to już jest wynik. No i ten sam wynik dał mi pierwszego wicemistrza regionu 5 Opole. W 2011 roku nie było mistrzostwa Polski w lotach gołębi młodych, bo Polska została podzielona tak jakby na 6 regionów. No i tak się uważało, że mistrzem regionu to tak samo można było powiedzieć, że jest się mistrzem Polski. Także mogłem powiedzieć, że w tym czasie byłem pierwszym wicemistrzem Polski, ale ogólnie to był 4. albo 5. wynik w Polsce. I to był mój największy sukces. Już chyba, no chciałbym jeszcze coś takiego zdobyć, ale to już jest raczej niewykonalne. Trzeba mieć to szczęście do gołębi, żeby w danym momencie z danego lotu przylatywały w czołówce te same gołębie. Jak na wstępie wspomniałem, jest to bardzo fajne hobby, no niestety trochę kosztowne, ale jest to jakaś pasja, jest to takie coś, że no, jak rozmawiam z kimś, kto się nie zajmuje gołębiami, on jest zaskoczony, że gołąb potrafi w tak krótkim czasie i z takiego miejsca, gdzie został pierwszy raz wypuszczony, wrócić do domu. Bardzo wielu już naukowców, szpeców od lotowania gołębiami pocztowymi jeszcze do tej pory nie zbadali, czym gołąb się kieruje. Prowadzone są różnego rodzaju doświadczenia, żeby stwierdzić, co powoduje, że gołąb potrafi przylecieć z jakiegoś miejsca, gdzie pierwszy raz jest i wraca do domu. Jedni twierdzą, że są to fale elektromagnetyczne, jedni twierdzą, że to po prostu wizualnie gołąb się kieruje jakimiś punktami orientacyjnymi, chociaż ja z tym się w ogóle nie zgadzam, bo jedziemy do Niemiec, wypuszczamy gołębia, gdzie on nigdy nie był, nie znał tego terenu. Lot 700 km jest to samo. Całkowicie z zachodu leci się z miejscowości Minster. No jak można, jeśli jest niedaleko domu, oczywiście może jakieś tam punkty orientacyjne ten gołąb ma zakodowane w sobie, ale stamtąd naprawdę ja sam nie wiem. I to dlatego fascynuje mnie to, że te gołębie potrafią przylecieć z tak dużej odległości. Najdłuższy kilometraż, jaki mój gołąb wykonał w konkursie, i to był pierwszy też gołąb w oddziele, jeszcze oddziele Głogówek, był to lot z Den Haag, 960 km. I gołąb przyleciał na drugi dzień, jak został wypuszczony w niedzielę, przyleciał w poniedziałek o 10 rano. Także dał sobie radę i to był najszybszy gołąb w oddziele wtedy, oddział Głogówek. To naprawdę fajna zabawa, no fakt, tak jak powiedziałem, troszkę kosztowna, ale jest rywalizacja, jest współzawodnictwo, są nagrody, może kiedyś będziemy lecieli tak jak na zachodzie, w Niemczech, w Belgii, gdzie pierwsze gołębie będą wygrywały nagrody finansowe. No i przebywamy wśród naprawdę fajnych ptaków. Jest to naprawdę mądry ptak.